do Ankary zostało 150 km. Dzień dobry i na początek chcę was przeprosić za ten wirujący obraz, ale akurat trafił się zakręt. Mogłem to wyprostować, ale chcę, abyście się czuli jak na pokładzie tego autobusu metro. Widzicie? Już się wyprostował. No, jestem ciekawy, jaka długa jest ta ciężarówka. O, nawet szybko się skończyła. Ale prawdopodobnie nie wszyscy zdążyli zauważyć, że jesteśmy w miejscowości o nazwie Delice. Nie mylić z Delicjami. A tak w ogóle, to chcę wam powiedzieć, że zaczyna mnie denerwować i to w znacznym stopniu ten szum, który słyszę w czasie edytowania wszystkich autobusowych klipów. Słyszycie to? Zacząłem się nawet zastanawiać, aby komentarz nagrywać po usunięciu tego szumu. Jeszcze nie Ankara. My właśnie wyjechaliśmy z Yaxchilan. Do Ankary zostało 69 km. A jest godzina 17 i w sumie pomyślałem, że to nie ma wielkiego znaczenia, czy Ankara jest na górze, czy w dolinie. W tej chwili termometr w autobusie pokazuje 29 stopni, ale jeszcze godzinę temu pokazywał 33. W tej chwili się ochłodziło prawdopodobnie, ponieważ słońce zaszło. Do zachodu jest jeszcze daleko. Słońce się po prostu schowało w chmurach. Czasami wjeżdżamy pod górę po to, żeby za chwilę z niej zjechać, a więc wciąż trudno powiedzieć, czy wylądujemy. Widzicie, tej pani telefon dzwoni po prostu co 15 minut i nie ściszy. W takich chwilach tęsknię za National Express w UK. Bo tam tak szybko, jak kierowca wsiądzie do autobusu, to prosi, abyście ściszyli wasze telefony albo po prostu wyłączyli dźwięk, a włączyli wibracje. Ankara coraz bliżej. Już nawet przestałem sprawdzać drogowskazy, ponieważ to widać. Nie wiem, jak daleko jest
do dworca autobusowego, bo często zdarza się, że zanim dotrzecie do dworca autobusowego, to potrzebujecie godziny. Szczególnie, kiedy musicie się przedrzeć przez te korki. A podejrzewam, że tu są nie mniejsze niż w Stambule. Dojechałem do Ankary. Jest niesamowicie gorąco. Teraz muszę zorganizować jakiś transport do hotelu, a więc widzimy się albo w hotelu, albo w czymkolwiek. Będę jechał do hotelu. No już przesiadkę zrobiłem do busika, który zawiezie mnie w okolice mojego hotelu. I ten serwis jest za darmo, tylko musicie pokazać bilet ze swojego autobusu z Samsun do Ankary, czy skądkolwiek tu przybywacie. Jest niesamowity upał. Dopiero kilka osób jest w busie, więc musimy poczekać na więcej, żeby nie miał pustego przebiegu. Na dworzec autobusowy w Ankarze przyjechałem o godzinie 18. Zapomniałem wam wspomnieć, bo już myślałem o tym, jak się z niego wydostać i czym dojechać do hotelu. Jak wiecie, tak za taksówkarzami nie przepadam, w związku z czym chciałem znaleźć jakiś inny środek lokomocji i jak wiecie, już znalazłem te busy, które były za darmo, ku mojemu zdziwieniu. Wyczekałem się trochę w tym busie na odjazd, bo odjechaliśmy dopiero o godzinie 19, ale 19.40 jest w tej chwili i już jestem w hotelu. Mój pokój jest całkiem przyjemny i już wam go pokazuję. Po wejściu do pokoju mamy łazieneczkę. No, jakie stylowe lustro. Hello. Prysznic jest też całkiem. Znów musimy poszukać ręczników, bo nie widzę. Tutaj jest tylko ta mata, którą podkładacie sobie po wyjściu. O, są ręczniki. Tak wygląda mój pokój. Kolejne stylowe lustro. Mam nawet mały telewizor. Wielkość, no, ciut większa niż monitor mojego laptopu, czy laptopa. Mam ogromne łóżko z dwoma poduszkami. Mam
Air condition, to się chyba klimatyzacja nazywa po polsku. No i nawet mam, zobaczcie, bamboszki. Dobra, a teraz muszę iść kupić coś do picia i coś do jedzenia. Także pożegnam was już na dziś i do zobaczenia. A kiedy się zobaczymy, to się zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. No, nie muszę wam mówić, że późno zaczynam dzień. Spało mi się dobrze, ale obudziłem się o 7 i zacząłem coś tam kleić. Ale chyba czas na śniadanie. Halo. Jestem... Kamera. Jestem niesamowicie głodny, słuchajcie, idziemy coś zjeść. To znaczy, ja będę jadł. Jak znajdę coś ciekawego, to wam pokażę. Ups. O jednym schodku zapomniałem. Dobrze, że skoczyłem na prawą stopę, a nie lewą. Także idziemy. Proszę szanownej wycieczki, po tym jakże melodyjnym wstępie, a propos to lubię ten kawałek. Przechodzimy do części kulturalno-oświatowej. Czy wiecie, że Ankara jest drugim co do wielkości miastem Turcji? Na pewno wiecie, że Stambuł to numer jeden. Stolicą stała się w roku 1923 za sprawą pana Ataturka. A zasadniczo dzieli się na dwie części. Tę starszą, Ulus, oraz nową, Yenizehir. Czy muszę mówić, że po moich doświadczeniach z Safranbolu wybrałem Ulus? Dojście do miejsca, w którym jesteśmy, zajęło mi 15 minut. Pytanie, gdzie jesteśmy? Zaledwie trochę schodów dzieli nas od najstarszego fragmentu Ankary, czyli bizantyjskich murów obronnych z cytadelą Ankara Kalesi. A dokładniej mówiąc, to Galaci rozpoczęli jej budowę, a Rzymianie ukończyli. Thank you.
Słuchajcie, wszedłem na samą górę po to, żeby spotkać dziewczyny z Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, tutaj Natalia z Warszawy. Gosia również z Warszawy. Warszawianki, no to niedaleko, bo ja z Kielc jestem. Potem mieszkałem we Włoszech, potem mieszkałem w Kanadzie, a potem w Anglii. A gdzie we Włoszech? Na południu, nie, pół godziny od Neapolu. To było dawno, dawno temu, jeszcze was nie było na świecie. To był 87 rok, jak wyjechałem z Polski. Polska była jeszcze wciąż komunistyczna. Także ten pobyt we Włoszech to był w obozie dla uchodźców. Ale najpiękniejszy okres w moim życiu. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. No teraz musimy jakimś cudem znaleźć wyjście z tych labiryntów. Ale już z górki będzie, także będzie ok. Ciekawy jestem, ile ja schodów pokonałem, żeby tu wejść. Historia Ankary jest fascynująca. Najstarsze jej zabytki pochodzą z epoki brązu, kiedy te tereny zamieszkiwane były przez lud Hatti. Z tego okresu pochodzi legenda o założeniu miasta przez króla Midasa. Miasto nosiło wtedy nazwę Ankuvash. Podnóża tej historycznej budowli jest ogromny park, ale na park to raczej nie mamy czasu, bo chciałbym jeszcze jedno miejsce zaliczyć dzisiaj, także uciekamy z parku. Nie ukrywam, że trochę żal mi stąd wychodzić, bo jest bardzo przyjemnie i chłodniutko. Natomiast jak tylko zejdziemy na dół, to to 20... Zdaje się, że 29 stopni jest dzisiaj. Będzie trochę dokuczliwe. No ale... Co zrobić? Taki tu klimat. Ewa mi ostatnio pisała, że w Kielcach 20 stopni tylko. Trochę szybko ta jesień przyszła w tym roku, chyba nie sądzicie? Miejmy nadzieję, że we wrześniu wróci do was lato. Babie, bo babie, ale wróci. No i już jesteśmy na dole.
a poniżej parku znajduje się Teatr Rzymski, na terenie którego wciąż prowadzone są prace archeologiczne. Już odczuwa się to ciepełko. A teraz chciałbym trafić do tego meczetu, który oglądaliśmy ze wzgórza. A teraz pewnie zastanawiacie się, wejdzie do środka, czy pójdzie dalej? Oczywiście, że wejdzie. Mam nadzieję, że to nie tylko mnie zżera ciekawość, co ten meczet ukrywa w środku. Meczet Melike Hatun jest znany również jako Hergele Mejdani. Oddany do użytku w roku 2017 może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Jego wysokość to 47 metrów, a powierzchnia 3600 metrów kwadratowych. Meczet posiada 4 72-metrowe minarety, z których każdy ma 3 balkony. A teraz dam wam trochę spokoju od mojego paplania. Opuściliśmy już Melike Hatun Chami i nawet udało mi się dojść do przyzwoicie wyglądającego parku. A jeśli chcesz bardziej wczuć się w atmosferę twojego dnia ze mną w Ankarze, to włącz grzejnik i doprowadź pomieszczenie, w którym jesteś, do temperatury 30 stopni. Pomyślałem właśnie, że powinienem was poinformować, gdzie my właściwie idziemy, bo to da szansę niezainteresowanym odłączenie się od wycieczki. Jesteśmy w połowie drogi do kolejnego meczetu i cieszę się, że pomimo zmęczenia i panującej temperatury zdecydowałeś się zostać do końca. Powinienem to zrobić wcześniej, bo możliwe, że niektórzy poprzestali na tym, co już obejrzeli. Ale może przynajmniej wy będziecie pamiętać o łapce, a może i subskrypcji? Już teraz uprzejmie dziękuję i uwierzcie mi, gdyby to...
Już teraz uprzejmie dziękuję i uwierzcie mi, gdyby to nie było dla mnie ważne, na pewno bym o tym nie wspomniał. To właśnie Koca Tepe Jami był tym drugim miejscem, które sobie zaplanowałem na dziś. No i jesteśmy.
Były to całe 4 minuty i 45 sekund. Prawdopodobnie nie będę wyrazicielem opinii wielu, jeśli powiem, że nie mogłem lepiej trafić. Ilekroć tego nie słyszę, to czegoś mi brakuje w krajobrazie Turcji. Tylko uprzejmie zameldować, że był to jeden z najładniejszych, a może najładniejszy meczet, jakie w życiu widziałem. A widziałem ich trochę. Przepraszam Was najmocniej, ale muszę Was pożegnać z łazienki. Dlaczego z łazienki? Ponieważ tu jest lepsze światło. Dlaczego nie zrobiłem tego w mieście? Ponieważ zabrakło mi baterii. Tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja wskakuję pod prysznic i widzimy się, jak zawsze, następnym razem. Trzymajcie się cieplutko.